trzy protesty w Polsce, ale także w Londynie, Sztokholmie, Paryżu, Polonii i tutaj w Barcelonie. Polski rząd torturuje uchodźców nie w naszym imieniu. Solidaryzujemy się z uchodźcami oraz ze wszystkimi osobami w Polsce, które starają się im pomagać w strefie stanu wyjątkowego oraz poza nią. Nie ma mojej zgody na to, żeby ludzie, którzy potrzebują ochrony, żeby ginęli z wycieńczenia, z zimna, z głodu, z chorób, żeby to się działo w Polsce, która powinna zapewniać przestrzeganie praw człowieka. Chciałem okazać swój sprzeciw wobec nieludzkiego traktowania ludzi na granicy i tak, żeby dowiedzieli się o tym też inni ludzie, żeby dało się jakoś temu przeciwstawić i zachować taką resztkę człowieczeństwa. Nie zgadzam się na to, żeby nas dzielić, żeby dzielić ludźmi drutem kolczastym po prostu. Przyszliśmy, ponieważ uważamy, że nie ma takich powodów, które by usprawiedliwiały łamanie praw człowieka i skazywanie ludzi na śmierć w lesie. Czy bezpieczeństwo granic, czy jakiekolwiek inne powody. To po pierwsze, a po drugie, jeżeli tyle mówimy o tym, że to wina Łukaszenki, że on się zachowuje tak śmakowak, to nie możemy się zachować dokładnie tak samo, jeżeli chcemy z tym walczyć. I'm here to support because what's happening at the border between Belarus and Poland, that's pretty awful what's happening. That's why I'm here. Każdego człowieka powinno obchodzić takie nieludzkie traktowanie. Mam tutaj plakat z artykułem 33 konwencji genewskiej, którą Polska podpisała, ratyfikowała w 1991 roku, czyli 30 lat temu, żeby żaden uchodźca, żadne państwo, które się zobowiązało, nie ma prawa zawracać ze swoich granic uchodźcy. Niestety to są częste praktyki, nie tylko w Polsce, ale też na Litwie, czyli tak zwane pushbacki, które powodują tak naprawdę śmierć tych ludzi. To są dzieci, to są starce, to są ciężarne kobiety, mężczyźni, ludzie różnych profesji i oni umierają na naszych oczach, a właściwie już nie na naszych oczach, bo rząd polski zabronił tak naprawdę transmisję, zabronił wstępu do strefy specjalnej, jak oni to nazywają, po to właśnie, żeby swoje zbrodnie ukryć przed oczami opinii publicznej. Dlatego tym bardziej musimy o tym mówić, tym bardziej musimy wychodzić i pokazywać, że się z tym nie zgadzamy. Jestem tutaj, bo po prostu już trzeba pokazać, że są ludzie w Polsce, których naprawdę boli ta hipokryzja. Napędzanie szczucie na ludzi przez polski rząd i kiedy myślimy o tym, że próbujemy uczyć swoje dzieci tych pięknych tradycji, chlebem i solą, talerzy dla zbłąkanego wędrowcy, jak im wytłumaczyć to, co się dzieje w tej chwili w polskim lesie, na polskiej granicy? Słyszymy ciągle o wojnie hybrydowej Łukaszenki. Słyszymy o tym, że uchodźcy płacą wielkie pieniądze przemytnikom, że to muszą być ludzie, którzy te pieniądze mają. Słyszymy o tym, że oni pewnie chcą się dostać do Niemiec, tak naprawdę nie chcą zostać w Polsce. Jakie to wszystko ma znaczenie wobec tego faktu, co tam się dzieje? Czy te rzeczy odbierają tym ludziom prawa człowieka? Czy one sprawiają, że wobec nich nie obowiązuje żadne prawo? Że nagle utracili legalną możliwość szukania schronienia w Polsce? Że nagle utracili możliwość uzyskania opieki lekarskiej? Wydaje mi się, że kiedy słyszymy tą propagandę zewsząd, powinniśmy się nad tym zastanowić. Ja się przede wszystkim boję, że z obecną polityką polskiego rządu niedługo ja czy moja rodzina będzie zmuszona w taki sam sposób uciekać i mogę tylko mieć nadzieję, że inne kraje nie zepchną nas do lasu albo gdzie indziej. Nie ma usprawiedliwienia dla wypychania dzieci do lasu. Dzieci dorosłych, nie ma usprawiedliwienia, żeby ludzie umierali na granicy. Czego żądamy? Przestrzegania praw człowieka na granicy. Dopuszczenia pomocy humanitarnej. Co to jest pomoc humanitarna? Jedzenie, woda. I prawnej. Zakończenia stanu wyjątkowego. Dostępu wszelkich mediów, relacjonowania sytuacji i prawo do rzetelnych informacji i dostępu organizacji pozarządowych do osób potrzebujących. Prawa człowieka dotyczą nas wszystkich. Nikt nie jest nielegalny. Nie zgadzamy się na łamanie praw człowieka. Łamanie praw człowieka stało się codziennością na granicach Polski, jak i Unii Europejskiej. Nie godzę się na to. Nie zgadzamy się
zgadzamy się na to. Teraz uchodźcy, którzy znajdują się teraz na terenie między Polską a Białorusią, nie są w stanie zaaplikować o azyl. Jako matki, Polki i demokratki nie mogą mnie tutaj zabraknąć. Przyszłam, żeby pokazać swój sprzeciw przeciwko temu, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, przeciwko temu, że marzną dzieci, że są odsyłane. Polish authorities at the moment let people suffer. Nie zgadzam się, aby kogokolwiek krzywdzili. To są tacy sami ludzie jak my. Nie zasługują na to, co się im dzieje. Po prostu nie mogłam inaczej, bo to jest to, co się dzieje, to jest tak straszne, że gdybym siedziała bezczynnie, to bym nie mogła spojrzeć w lustro. Mnie jest osobiście bardzo trudno i czasami trudno jest nie popaść w taką beznadzieję moim przyjaciołom, bliskim osobom, z którymi rozmawiam, ale to jest strasznie ważne, że zawsze się da coś zrobić, żeby tu być, żeby dorzucić ten swój mały kamyczek do tego. I nawiążę tutaj do Mirosława Mieniszewskiego, którego także bardzo czytam, obserwuję, dlatego że jest jednym z niewielu takich bezpośrednich świadków, od których naprawdę możemy wiedzieć, co tam się dzieje. Czego my chcemy, to nie jest nic kontrowersyjnego, to jest wpuszczenie organizacji, wpuszczenie lekarzy, wpuszczenie dziennikarzy, to jest przestrzeganie prawa, które my mamy, konwencja genewska, konwencja praw dziecka. Artykuł 40 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Zakaz tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania. Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych. Wyważeni lidi do lesa są tortury, a je to zakazane.